Cześć, tu Mateusz z Mad Max. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe, w którym jak zawsze sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Na moim kanale są już czytania na wrzesień oraz co nowego przyjdzie na okres jesienny. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co z Wami rezonuje, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zapraszam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest karta Księżyca związana z intuicją, z być może czymś ukrytym, czymś niejasnym i... No i tak, co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Przychodzi karta wieży i słuchajcie, już któryś znak z rzędu ma kartę wieży. Czyli wychodzi na to, że będą jakieś informacje, być może coś wyjdzie na jaw, co troszeczkę zburzy Wasz, chciałem powiedzieć, światopogląd, ale nie, spokojnie. Zaraz zobaczymy. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta siły i tutaj też może chodzi o to, że zmienicie o kimś zdanie albo, wiecie co, po prostu odpuścicie sobie i nie będziecie chciały za wszelką cenę ambitnie czegoś osiągnąć, kogoś odzyskać czy sobie coś udowodnić. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy się przedstawiacie jako trójka mieczy. Jasne, ta karta może być związana ze złamanym sercem, więc no nie ukrywam, że dla części z Was, jeśli jesteście w związkach no niejasnych, nieokreślonych, nie wiadomo o co tam chodzi, być może takie początkowe stadia, albo dopiero się poznajecie, chociaż już na początku są jakieś kwasy, no to tutaj wychodzi na to, że to najprawdopodobniej się zakończy i lepiej dla Was. Chociaż spokojnie, będą też inne scenariusze zaraz. Jaka będzie dla Was rada? No dobra. W Radzie jest Król Kielichów, który sam chciał wyjść, więc w takim razie go weźmy. I czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać dwójki pentakli, dwójki monet oraz z przełożenia siódemka mieczy. No ciekawe. Mam wrażenie, że barany są w tym tygodniu bardzo wrażliwe i bardzo potrzebują poukładać sobie coś w głowach, coś w głowie. Tutaj też tak naprawdę mam wrażenie, że mogą wyjść pewne rzeczy na jaw, mogą do Was przyjść informacje, które nie do końca na pierwszy rzut oka będą pozytywne, ale tak naprawdę wychodzi gdzieś tutaj na to i mówię to między innymi dlatego, że jest ta siódemka mieczy z przełożenia, że tak naprawdę z czasem okaże się, dojdziecie do wniosku, że tak jest lepiej, zdecydowanie. I teraz tak, pojawiło się dużo wielkich arkan, to znaczy dużo, no. Macie księżyc, wieżę oraz siłę. Proszę, zobaczcie sobie i co? I zaczynam od początku. Zobaczcie. Z przełożenia siódemka mieczy. I tak naprawdę siódemka mieczy w tej talii no mówi o takiej ochronie tego, co jest dla Was najważniejsze. I też o tym, że być może troszeczkę chcecie się wycofać do swojej skorupki tutaj trochę ponaprawiać siebie. Być może ostatni czas był bardzo intensywny albo przygotowujecie się na intensywny czas, który będzie niedługo
No, w związku z jakimiś powrotami do szkoły, czy do pracy z urlopów, czy z wysyłaniem tutaj swoich dzieci lub wnuków do szkoły. I tu jest powiedziane tak naprawdę, że no cokolwiek się nie dzieje, to wy do tego podchodzicie z bardzo dużym dystansem, musicie się temu przyjrzeć i barany mogą być troszeczkę wycofane w tym tygodniu i sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo tam na pewno będzie więcej i no, będziecie mieli szerszą wiedzę o tym, co się wydarzy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Księżyca i ona tutaj mówi w ten sposób, że jesteście dużo w strefie myśli, że bardzo dużo działacie podświadomie i tak naprawdę też sięgacie w ogóle do tej podświadomości, żeby też sobie coś ułożyć. No, takie mam wrażenie. Być może też jest tak, że ktoś z Was czeka na odzew od osoby, która Was wcześniej zraniła. I na razie ten kontakt, ten odzew jeszcze nie nadejdzie. I warto by było się zastanowić, czy w ogóle dalej czekać. I ciekawy jestem, czy z Wami to rezonuje. Piszcie. Jeśli chodzi o ten księżyc, to też bym w ogóle powiedział, że świetnie Wam się śpi w tym tygodniu. Co jest tak naprawdę Wam bardzo potrzebne? Jak najwięcej snu Wam się tutaj przyda. Jest to bardzo potrzebne. Oczywiście, jeśli macie obowiązki, to no wiadomo, po obowiązkach nie imprezujemy, czy nie robimy nic na siłę, tylko gdzieś tutaj, jeśli ciało i umysł no, dają Wam sygnały, że potrzeba odpoczynku, no to odpocząć. Nie działać wbrew sobie. Tym bardziej, że przychodzi do Was karta wieży i wieża no, jak najbardziej mówi o czymś niespodziewanym. O tym, że coś runie. Runie to, co próbujecie przy sobie przytrzymać. To jest bardzo dobrze pokazane w tej talii z kolei. Zwłaszcza właśnie w tej talii, którą pierwszy raz używam na kanale. I teraz tak, chociaż no nie jest dla mnie nowa. I teraz tak, o co mi chodzi? No, dla części z Was coś trudnego musi się zakończyć. Musicie to odciąć po to, żeby Was dalej nie raniło, nie przynosiło Wam kłopotów, zmartwień i tak dalej. Doskonale o tym wiecie. Ale też bym powiedział, że raczej otoczenie, środowisko w tym tygodniu jest dosyć wymagające i niespokojne. I tak naprawdę, między innymi dlatego się troszeczkę chcecie wycofywać i dystansować, bo nie chcecie, żeby Was, że tak powiem, energia negatywna innych zarażała. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Sprawdzajcie też czytania na wrzesień, co nowego przyjdzie, na jesień oraz tarot miłosny, bo są na moim kanale. Wybaczcie dźwięki za oknem. I zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta siły, mocy. I o co tutaj chodzi? No, być może będzie mały spadek energetyczny w tym tygodniu. Albo powiem inaczej. Trzeba na tyle z siebie energii wykrzesać w tym tygodniu, że barany po prostu, no, korzystając z każdej wolnej chwili, no tutaj ładują baterie i mądrze korzystają ze swoich zasobów energii. Kolejny motocykl, słuchajcie, momentu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli jeśli to ma być bardzo intensywny tydzień, no to może na przykład odjąć sobie, no nie wiem, w tym tygodniu jakiś trening. Albo powiedzmy spotkanie z osobą, na którą no, nie macie ochoty w tym tygodniu, bo jeszcze Wam może popsuć humor. Wiecie, o co mi chodzi. Tutaj wypadałoby troszeczkę pobalansować i powybierać, co miałoby sprawić, że no, gdzieś tutaj będzie Wam spokojniej. I no, pewne rzeczy warto by było poprzykładać za cenę swojego spokoju, dla swojego spokoju. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako trójka mieczy i jasne, może to być karta związana z żalem i ze złamanym sercem. No i oczywiście dla osób, które mają trudne relacje, bądź trudną sytuację życiową, bądź takie relacje nieokreślone, w których ktoś z Was zwodzi i nie wiadomo, o co mu albo jej chodzi, to tutaj widzę, że no, część z Was dalej czeka i ma nadzieję. I oczywiście, no, nadzieja umiera ostatnia, jak to się mówi. Dobrze jest mieć nadzieję, ale no nie w sytuacjach, które już od długiego czasu dają Wam niepewność. I tutaj widzę, że z pewnych rzeczy należy zrezygnować. Natomiast no jeszcze widzę, że barany są bardzo wrażliwe w tym tygodniu.
zwłaszcza w tym tygodniu. I co? Używki nie pomagają. Cukier, nadmierne spożywanie cukru, jedzenie deserów nie pomaga. I w ogóle takie ukajanie siebie jedzeniem, czy jakimiś tam innymi środkami wyskokowymi. Tutaj dbajcie o siebie bardzo i o swój układ nerwowy, system nerwowy. Zrobić coś dla siebie przyjemnego. Zaprosić siebie na randkę. Pójść ze sobą do kina albo na spacer. W Radzie jest Król Kielichów. I Król Kielichów jest empatyczny, kochający i otwarty. I chodzi o to, żeby siebie w tym tygodniu co? Ukochać. Żeby zrobić dla siebie miłe rzeczy. Czy to jest związane z małym spa, nawet jeśli nie macie na to kasy, to na jakieś spa domowe, przydałby się jakiś masaż, przydałoby się siebie zabrać na randkę, bądź zrobić sobie prezent. Tu jest dokładnie tak powiedziane, żeby właśnie siebie w tym tygodniu ukochać. Czego nie robić, czego unikać? Dwójka monet, karta żonglera. Z jednej strony nie pozwolić, żeby ktoś igrał i tutaj z waszymi emocjami i sprawiał, że no macie tutaj taką destabilizację życiową. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby właśnie świadomie i mądrze wybierać, co jest dla was ważne w tym tygodniu. Priorytetyzować i nie obawiać się odłożyć pewnych rzeczy w czasie, czy na za tydzień, czy na dwa, czy za rok. Dlatego, że no, na pewne rzeczy nie jesteście na razie gotowi, a już na pewno na niektóre decyzje. Dbajcie o siebie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na wrzesień, co nowego przyjdzie na jesień oraz czytania miłosne. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślady w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.